Studio Kijów i Poranek wnet. Dzisiaj nadajemy z Kijowa, i tak jak Państwu mówiłem przy powitaniu, no oczywiście nieprzypadkowo, to dlatego, że Ukraina obchodzi 30-lecie swojej niepodległości. Dokładna data ogłoszenia tej niepodległości przypadała wczoraj, czyli jej rocznica, 24 sierpnia 1991 roku. Jeszcze Sowiecka Rada Najwyższa Ukraińskiej Sowieckiej Republiki podjęła przyjęła deklarację niepodległości, i ten moment jest obchodzony na Ukrainie jako święto niepodległości, ale tak, tak jak wczoraj, w czasie wielkiej parady, która odbywała się w centrum Kijowa, powiedział prezydent Wołodymyr Załański. Wielu Ukraińców uważa, że to nie jest na tyle data powstania ukraińskiej niepodległości, co jej odnowienia, bo przecież Ukraina istniała wcześniej, a wczoraj w czasie świętowania ukraińskiej niepodległości opowiadano o tej ponad tysiącletniej historii Ziem nad Dnieprem, towarzyszyła temu wielka, taka wielkie przedstawienie w prezentacja multimedialna. A wszystko to działo się właśnie w centrum i w sercu z stolicy Ukrainy, w Kijowie, gdzie była też odbyła się wielka defilada wojskowa. Brało w niej udział ponad 5 tysięcy żołnierzy, różne formacje wojskowe, wojska pancerne. Nad Kijowem przeleciały samoloty i to, co jest bardzo ważne, przeleciały też samoloty F-16, cztery samoloty pilotowane przez polskie samoloty, pilotowane przez polskich pilotów, a między innymi w tej paradzie brali też udział działu żołnierze z polsko-litewsko-ukraińskiej brygady, w której oczywiście są też żołnierze Polski i oni wczoraj na Majdanie Niepodległości na ukraińskim chreszczatyku byli. Ta ukraińska niepodległość, ta data w tym roku wyjątkowa i wyjątkowa też dlatego, że Ukraina, chociaż głośno mówi o swojej niepodległości, to stale czuje, że ta niepodległość jest zagrożona i wczoraj też wiele o tym mówiono. Moim Państwa gościem jest Jewgen Magda, politolog, szef Instytutu Polityki Światowej. Dzień dobry. Dzień dobry ranka. Na sam parę dziękuję polskim druziam za interes do naszego świata. Dzień dobry. Przede wszystkim chcę podziękować naszym polskim kolegom za właśnie interes do tego święta. I ma być Ukrainą i Polsją obiednoye to fakt, że historia formalnej państwowości naszych krain krótsza za realną historię nas. I właśnie Polski i Ukrainy łączy chyba ten fakt, że formalne, formalne wyznania naszej państwowości, naszego kraju ono jest dużo krótsze niż historyczne, właśnie historyczne państwowość naszych krajów. Przede wszystkim, oczywiście, najserdeczniejsze życzenia z okazji święta niepodległości na pana ręce, panie doktorze. Państwo znacie pana doktora, jest częstym komentatorem w naszym programie wschodnim. Rozmawiamy o polityce wewnętrznej, rozmawiamy też o polityce zagranicznej, ale rozmawiając o 30-leciu 30 ukraińskiej niepodległości, pan doktor rozpoczął właśnie od tego faktu, że ta ukraińska tradycja państwowa jest o wiele, o wiele dłuższa ma około tysiąca, tysiąca lat, ale to nie jest takie proste, jak popatrzymy na ukraińską świadomość. Na ile Ukraińcy dzisiaj czują się Ukraińcami? Moje pytanie nie jest bezpodstawne, bo przed dniem ukraińskiej niepodległości było przeprowadzane badanie opinii publicznej Ukraińcy odpowiadali na pytanie, czy właśnie uznają ukraińską niepodległość i tak odpowiedziało 80%, a nie 100% Ukraińców. Ja dumę pośniemy z paradoksu. В демократичній державі кожен має право на власну думку і навіть право визнавати, не визнавати її незалежність. Хочу затру... зачнуть від такого парадоксу, бо ж в демократичному краю кожен має право, а власне і теж не має права на визнання своєї народовості. За 30 років кількість тих, хто проголосував би за незалежність, суттєво не змінилась. А в 91-му році на референдумі за неї проголосувало трохи більше 90%. За 30 років і лічба особен, які б проголосували за неподлеглость України, не дуже істотно змінила. А в 91-му році за неполегність України заголосувало 90%. Мабуть, в сучасному непростому світі держава визначається тим. Czy może ona demonstrować swoją wolę do życia? Ot, Ukraina może. W XXI wieku właśnie państwo ono odznacza się tym, czym on, może ono właśnie przedstawić e, swoją niepodległość. Czymś takim znaczącym. I właśnie Ukraina może to zrobić. Czy może pokazać swoje prawo do życia? I Ukraina to robi. Ukraina wczoraj to bardzo mocno pokazało. Rzeczywiście to była wielka demonstracja ukraińskiej niepodległości, wielkie święto. Wspomniałem o tych tysiącach ukraińskich żołnierzy na ulicach, na głównej ulicy Kijowa, na Chryszczyku. Parę godzin później dnieprem przepłynęły ukraińskie jednostki w, w, w floty ukraińskie, ukraińskiej. Te Okręty, które zresztą są budowane kutry, które są budowane też w Kijowie, nad, nad Kijowem latały samoloty ukraińskiego wojska, a później w godzinach popołudniowych przeszła ulicami Kijowa wielotysięczna demonstracja weteranów, tych, którzy nie brali udziału w oficjalnych obchodach, ale od kilku lat sami się organizują i idą w wielkim pochodzie, pokazując swoją no właśnie tę postawę patriotyczną, swoje uwielbienie dla Ukrainy. Ukrainy, ale to od razu się zapytam, bo z jednej strony właśnie pokazując tą wielkość i to przywiązanie do niepodległości, wczorajsze obchody też pokazały ten podział, bo właśnie ci weterani nie chcą świętować razem z prezydentem Zełańskim, nie chcą świętować razem z państwem z tymi strukturami, które rządzą dzisiaj państwo ukraińskie. Więc czy te 30 lat ukraińskiej niepodległości z, udało się spoić, udało się połączyć ukraińskie społeczeństwo, czy wręcz przeciwnie, dzisiaj mamy rozdział ukraińskiego społeczeństwa? Ja думаю, ja że za ostatnie roki Dzień hmm. Niezależności stał światom nie tylko oficjalnym, a światom dla duszy. Myślę, że osta za ostatnie parę lat dzień niepodległości nie stał e, tylko świętem oficjalnym, ale to stało się święto dla duszy. I ludzie, którzy zachischali Ukrainę zbroją w rękach, mają prawo na własny rozsąd wyznaczać jak i z kim im świętować. I ludzie, którzy bronili Ukrainę z bronią w rękach, mają e, właśnie prawo na to, aby sami zdefiniować, jak obchodzić to święto. Але нагадаю, що і під час офіційного параду йшли і колонна ветеранів війни і колонна резервістів, тобто такої відмінності все ж немає. І це припомнити, що під час офіційної дефіляди теж була. Kolumna takich rezerwistów i weteranów właśnie tej wojny, która się teraz odbywa na Donbasie. Przy każdej formacji, która szła, przy każdym rodzaju wojsk, prez, osoba, która witała, która mówiła, co to jest za formacja, mówiła też o tych osobach, które są tam i walczyły na wschodzie Ukrainy. Były wymieniane nazwiska, zresztą wiele z tych osób zostało oznaczonych na samym początku wczorajszych uroczystości przez prezydenta Wołodymyra Zełęckiego. Ale tutaj też się pojawił panie doktor, że taki paradoks, bo przecież jeszcze dwa lata temu Wołodymyr Załęski, gdy obejmował prezydenturę, głośno mówił, że żadnych parad wojskowych, nie będzie żadnego świętowania w ten sposób ukraińskiej niepodległości, że to jest pomyłka. Chciał zerwać z tradycją, którą ustanowił w pewnym sensie Petro Poroszenko. Dlatego zresztą pojawiła się ta taka alternatywna defilada ukraińskich weteranów, którzy stwierdzili, że oni jednak chcą się pokazać w Dzień Niepodległości, że chcą iść ulicami Kijowa. Wczoraj zobaczyliśmy całkowicie coś innego. Wołodymyr Załęski jako zwierzchnik ukraińskich sił zbrojnych, mówiący jednoznacznie po ukraińsku, chyba raz tylko wykorzystał, gdzieś wstawił ten fragment rosyjskojęzyczny swojej wypowiedzi. W jego wystąpienie bardzo patriotyczne, z bardzo takimi silnymi akcentami patriotycznymi. Czy to oznacza, że sam Władimir Załański też w pewien sposób dojrzewa ukraińsko w czasie tej ukraińskiej niepodległości tych 30 lat? Доки ми живемо, ми змінюємось. І Володимир Зеленський не виключення. Допоки живемо, ми ще зміняємо. І Володимир Зеленський не є якимсь вийонком з цього. Я думаю, що наш шостий президент добре усвідомлює, що патріотично налаштовані громадяни це не обов'язково його виборці, але громадяни країни, якою він керує. Я мисля, що наш шостий президент добре розуміє, що патріотичні настроєні обивателі то не тільки вашні люди, хто за нього заголосували як виборці, але то теж мішканці України, обивателі України. І думаючи про другий президентський термін, він не може дозволити собі будь-яких реверанців на бік Росії, бо це політично його просто знищить. I myśląc przy tym o drugim okresie swojego prezydentstwa, on rozumie, że on nie może sobie pozwolić jakichś żadnych rewansów w strony Rosji, ponieważ to może go zniszczyć. Jak słyszę szósty prezydent, to od razu mam w głowie tytuł książki, którą pan doktor napisał, czyli szósty, którą napisał przed prezydenturą Władymira Złońskiego, gdy jeszcze nie było wiadomo, kto będzie prezydentem, i później pan doktor długo ścigał, żebym tę książkę przeczytał. Co prawie już w całości wykonałem, także, a nawet niektóre fragmenty. Kilka, kilka razy. Panie doktorze, wczoraj w uroczystościach na tej trybunie honorowej, na honorowym miejscu siedział prezydent Andrzej Duda. Kolejny raz brał udział w świętowaniu ukraińskiej niepodległości. Wcześniej w tym samym miejscu był razem z prezydentem Petrem Poroszenką, czyli w pewien sposób taki gest, który pokazuje, że Polska wspiera ukraińską niepodległość bez względu na zmiany polityczne na Ukrainie. I jest tutaj. Przeleciały polskie samoloty F-16C. To też było wyraźnie zapowiadane i mówione. Ci, którzy brali udział, obserwowali defiladę, mogli usłyszeć, że polscy piloci przelecieli nad, nad ukraińską stolicą. I w tym kontekście Polska, od razu przypominamy sobie te wydarzenia sprzed 30 lat. Ugruntowaniem ukraińskiej niepodległości było referendum, które odbyło się dopiero 1 grudnia 1991 roku, czyli tam parę miesięcy po tym, jak Rada Najwyższa przyjęła deklarację o niepodległości. Ale Polska była pierwszym państwem, które ukraińską niepodległość uznało. No praktycznie prawie w tym samym momencie uznała ją też Kanada. Do dzisiaj jest taki mały może nawet spór, bo Kanada nie do końca chce uznać, że była druga i szuka też różnych wytłumaczeń, dlaczego była druga, a, a chciałaby być pierwsza. Jakie ma znaczenie właśnie ten element polskiego uczestniczenia w ukraińskiej niepodległości, polskiego uznawania i polskiego szacunku dla ukraińskiej niepodległości? My pamiętajmy i cenujemy, że Polska pierwszą wyznała niezależność Ukrainy.

ja przyjmuję przez hasło za naszą i waszą bezpiekę. Jeżeli mówić szczerze, to właśnie nasze takie międzypaństwowe relacje ja przyjmuję pod takim hasłem za naszą, naszą i waszą swobodę. Nie, bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. To jest bardzo, bardzo ważne, bo tutaj wyraźnie pan doktor nawiązał do tego historycznego hasła, ale jednak za, nie za wolność, a za bezpieczeństwo. Tak, same za bezpieczeństwo. Бо ми боремось вже не за нашу, за постання нашої держави, а саме за існування наших держав. І це стосується і України, і Польщі. Власне, це дуже важне за безпеченство. Потім зараз ми вальчимо не за панствовості, не за визнання панствовості, а за існення панствовості наших країв. Тому присутність і польського президента. І польських літаків, і численних до речі, польських колег пана Павла в Києві, які розкажуть про святкування польським читачам, глядачам слухачам. Це дуже важливі для нас події. Для того обясність президента польського, як самолотів і тежів przyja і колег пана Павла, пана редактора. To jest bardzo ważne, ponieważ oni mogą opowiedzieć w polskiej stronie, Polsce o tym, jak Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości i jak Ukrainie wszystko się działa. Ładnie to zabrzmiało, ale oczywiście ci Polacy, którzy wczoraj byli, a rzeczywiście liczni Polacy, eksperci, specjaliści dziennikarze byli na tych uroczystościach, to nie wszyscy są moi znajomi, chociaż może byłoby to bardzo, bardzo przyjemne. No, może jeszcze powiem, że wczoraj jednym z takich elementów, który niewątpliwie nawiązuje do tego hasła, o którym powiedział pan doktor, czyli kwestii bezpieczeństwa. Był ten dar, o którym będziemy rozmawiali w drugiej części audycji, czyli przekazanie przez Polskę w pomocy antykowidowej. 21 ciężarówek przyjechało z Polski z urządzeniami, z aparatami, z, ze środkami, które mogą, im pomagają w walce z COVID-em. Wczoraj prezydent Andrzej Duda przed wylotem do Warszawy przekazał tę pomoc na ręce ministra zdrowia Ukrainy, nawiązując też do, do hasła Solidarności. To był też taki ważny gest w kontekście świętowania ukraińskiej niepodległości. Ale ten kontekst też jest szerszy, czy, czy to wydarzenie wczoraj świętowanie niepodległości, ale to, co poprzedziło świętowanie niepodległości, było bardzo ważne. 23 sierpnia Ukraina doprowadziła do bardzo ważnego wydarzenia na płaszczyźnie dyplomatycznej. Do Kijowa przyjechali przedstawiciele ponad 40 państw i organizacji międzynarodowych, narodowych, tworząc platformę Krymską, tworząc nowy format rozmów międzynarodowych o przyszłości Krymu, a przede wszystkim o deokupacji Krymu. My zastanawialiśmy się nad tym, czym będzie ta platforma, zastanawialiśmy się, jak to wydarzenie będzie wyglądać. Dzisiaj już wiemy, jak wyglądało, widzieliśmy, że organizacyjnie, że faktycznie przyjechali goście, że no można powiedzieć, że Ukraina tutaj przynajmniej odniosła sukces, ale czy też odniosła sukces dyplomatyczno-polityczny? Czy platforma krymska spełniła oczekiwania? України, чи дійсно введе. Чесно скажу, що я поки не бачу, що далі у кримській платформі. Ще повім, що наразі я не видза, що буде далі на платформі Кримській. Я високо оцінюю, що всі країни НАТО та Європейського Союзу взяли в ній участь. Високо цені то, що дужо краю НАТО чи в Взяв, і всі краї, краї, краї НАТО і унії Європейські взяли удя в платформі кримській. Але резолюція кримської платформи не може бути для цих країн керівництвом до дії. Але резолюція платформи кримської не може бути для тих країн таким чином до дянь чи таким укierнкуванням до яких дянь. Створення цієї платформи необхідне, але тепер. Її треба терміново наповнити реальним змістом. Створення такої платформи Кримської воно очікують дуже важливе, але наразі треба ще узупевнити те платформи якимись певними активними. Ми живемо в такій інформаційній матриці, де потрібен реальний зміст, а не лише декларація. my teraz właśnie żyjemy w takim w takiej matrycy informacyjnej gdzie potrzebne nie tylko słowa ale również jakieś aktywne działanie Jednym z takich elementów, które zaproponował Wołodymyr Zeleński, prezydent Ukrainy w czasie trwania Platformy Krymskiej, zaapelował, żeby teraz te kraje, które podpisały deklarację, żeby powoływały swoich pełnomocników do spraw Platformy Krymskiej. Ma działać specjalne biuro, ono już właściwie działa w, w, w Kijowie i on miałoby z tymi pełnomocnikami współpracować. Ale e, wydaje mi się, że też widzieliśmy taki m, m, ważny element, bo właściwie każdy kraj podpisując się pod tą deklaracją e, pokazywał też swój stosunek. Do Rosji i, swoją, i czy to tak naprawdę nie wywołuje pewnego rodzaju siłą rzeczy, nie wywołuje właśnie tego elementu, że te kraje zdecydowały się na to, że muszą aktywnie działać? U mnie na przykład nie ma, piszcie, Katyni i Smoleńska sumieniem u tomu, jakim jest stawienie Polski do Rosji. U mnie na przykład nie ma takiego wrażenia, że po Katyniu i Smoleńsku Polska ma jakiś inny stosunek do Rosji. Ніж як негативний. Але при цьому є інші країни, тобто, e, світ не є монолітним. Ми вже говорили про те, що демократія передбачає різні думки. Але при тим, інші країни теж мають якби інший трохи стосунок, бо вже e, мовили о тим, що крає демократичне мають своє право на іннупіні. Тому. Я вважаю, що кримська платформа це фундамент, на якому ще належить побудувати красиву і привабливу будівлю. Тому того вважаю, що платформа Кримська є таким фундаментом, на якому варто і треба побудувати п'єкнобудове, п'єкнон Кам'яніце. Що Щонайменше для країн Азії, Африки. Латинської Америки, яких у Києві на саміті Кримської платформи практично не було, це наймі шлют краю Азії, Афри і Америки Латинської, в яких не було представників на платформі платформі Кримській. To chyba tego z okazji niepodległości, z tego faktu, że jednak doszło do tego pierwszego szczytu Platformy Krymskiej, możemy Ukrainie życzyć. Państwa i moim gościem był Jewgen Magda, politolog, szef Instytutu Polityki Światowej, współautor książki: Przeżyć imperium pod bokiem nie, przeżyć z Imperium. No, zaraz, bo zagubiłem tutaj ten tytuł. No, zaraz nam doktor Tomasz Lachowski o tym po po powie. Przeżyć pod bokiem Imperium. Cena współczesnej agresji Kremla. Czytam po polsku, chociaż książka jeszcze ma tylko ukraiński tytuł. Zarówno pan dr Magda jak i pan dr Tomasz Lachowski są współautorami tej książki, która w tym tygodniu będzie prezentowana w Kijowie. Pan doktor Lachowski więcej o tym po po powie. Bardzo serdecznie dziękujemy i chcę panie doktorze naszą Rozmowę zakończyć i wprowadzić następną rozmowę takim przypomnieniem ważnego etapu ukraińskiej niepodległości, przypomnieniem muzycznym, bo przecież na tej drodze ukraińskiej niepodległości była pomarańczowa rewolucja, która wiele zmieniła i miała swój hymn, i ten hymn teraz Państwo usłyszycie Razem Nas Bohato.